Witam bardzo serdecznie w grze Argo Navis wersji Namstrada, więc spacja, ściskamy spację. Dobrze, mamy tutaj takiego gościa, nie tego strzelającego oczywiście, tylko tego żółtego. Jak tutaj sterujemy? X, Z, czyli X jest w prawo, Z jest w lewo, C. Dalej, spacja to jest strzał, natomiast jeśli chcemy zejść na schody, to klawisz C klikamy. O, i wtedy on trochę niżej spadnie i już. I teraz tak, skok do góry, to się robi klawiszem, gdzie jest cudzysłów. Tak, czyli możemy sobie te drzwi otwierać, zamykać, jak widać, tak, i cyknę gościa, tak? Tutaj musimy uważać na to, że jeśli zostajemy trafieni, no to ten parametr oxygen, czyli tlen, się obniża. Więc musimy uważać, tak? Klawisz C. I idźmy dalej. Ja tutaj muszę tak trochę, bo tej klawiszologii trochę jest jak na taką prostą grę, jednak tej klawiszologii jest dużo. Ok, tutaj podskoczymy sobie. Dobra, otwieramy. Tu jest butla. Butla z tlenem oczywiście dodaje nam trochę tlenu. Też musimy uważać, aby nie spadać z tych platform, bo jak będziemy spadać z tych platform, to też widać, że tlen nam spada. Czyli upadki z wyższych wysokości, no, będą się kończyć tragicznie. No i co tutaj musimy zrobić? No musimy te zbierać te... No wychodź na górę C, dobra. Zbierać te gwiazdki, które są tutaj widoczne. Tak, te rzeczy, tak. Jedne drzwi otworzymy, to drugie trzeba zamknąć. No i to takie właśnie są te historie. I tak czy siak są bardzo... Bardzo jest rozbudowany ten kompleks, który tutaj mamy. Jest bardzo duży. Dobra, idziemy do gwiazdki, tylko żebym sobie nie pogubił klawiszy, dobrze. To żebym nie spadł C, dobra. I jest jedna gwiazdka. A, sukces. Sukces pełny, bo mamy pierwszą gwiazdkę. Dobra, teraz tutaj musimy klawisz C. No i muszę szukać kolejnych gwiazdek, starając się nie tracić tlenu. Dobra, labirynt tutaj jest całkiem niezły. No tak, teraz tutaj mam zamknięte, ale to i tak tutaj nie mam po co iść. Dobrze, to zejdę tędy. No i jestem piętro niżej, tak jakby można powiedzieć. O, sporo gwiazdek tu jest, dobra. Sobie pozbieramy tutaj, tylko żebym tutaj przeskoczył dobrze, udało się. Okej, no trzeba przyznać, że tutaj jest... No, jest jak jest. Ok, mamy tutaj tlenu trochę. Dobrze, to tlenu sobie trochę podreperujemy. Jak widać, tego tlenu tam za specjalnie dużo nie daje. No właśnie, to jest tak dziwnie, że nie można, tylko trzeba tym klawiszem C wybierać. Wybierać, no, wejście na... A, dobra, tylko jak się tam się nie dostanę tędy. Musiałbym spaść albo z góry gdzieś, albo z inną stroną się tam dostać, bo tutaj nie przeskoczę tej dziury, która tam jest. No nic, zobaczmy, teraz pójdę w tą stronę. No nie ma tu żadnej drabiny. Ale tu jest. Tu są jakieś schody, znaczy drabiny, mówię, schody, bo jakiś pajęczarz tutaj jest jeszcze. Chyba wolę go przeskoczyć. Szybko C. O, jakieś dziwnie coś zabrzmiało. Teraz pytanie, czy tutaj pająk mnie... O, tutaj mnie jeszcze trafiło, pająk mnie ukąsił. A, widzisz,
teraz może tu wejdziemy, tędy. Trzeba będzie się odwrócić i gościa szybko załatwić. Dobra. Gościu załatwiony. O, nawet całkiem nie najgorzej widzę idzie. Klawisze. Dobra. O kurczę, prawie spadłem. Dobrze, że nie spadłem, bo tam widzę, że jest dziura dosyć głęboka. Więc mogłoby być nieprzyjemny upadek. Dobra, to teraz tędy muszę wrócić. No i dalej szukamy gwiazdek, tak? Tu mamy zejście w dół. A, bo stamtąd z góry przyszedł. No, musi mnie trafić, musi. Chociaż to nie zabiera zbyt dużo. O, to co? Ojej. A jak w dół? Aha. W dół to jest tym, pytajnikiem. No dobra, aha, mamy jakąś taką szczelaninkę. No dobra, uda się. Jest, udało się. Nie wiem, ile tutaj mam. Oj, znów wlazłem w to samo. No, trzeba go zlikwidować, żeby z tego wyjść. Jakaś taka, no ciekawe, muszę przyznać, że fajny pomysł, z takim dodatkowo. Okej, dobra, nie ruszam już teraz nic. A, to mogłem tutaj przejść dalej, tak? I nic mi to większego nie dało. Chyba, że tam będzie. Spróbuję przeskoczyć, może. Ojojojojoj. Trochę tlenu spadło. Ale i tak tam nie dałoby się raczej przeskoczyć. No nic, dobra, idziemy teraz w tą stronę. Pająk. Przeskoczyłem go. Trochę tlenu. No dobra, tu są gwiazdki dwie aż. To bierzemy. Oj, nie to. Nie to. Jakieś strzelają takie prądowe rzeczy. A, tutaj to mogę normalnie. O, proszę. No, to jeszcze tutaj mamy tlenu troszkę. Bardzo ładnie. W porządku. Teraz tam się trzeba jakoś dostać do tamtej gwiazdki. O, jak mnie obszczelał trochę. Okej. Okay. Tutaj muszę uważać, żeby nie spaść. Chociaż to akurat tutaj spaść to raczej... no, trzeba by... O, coś tu wziąłem. Nie wiem, co to jest, ale coś wziąłem. Dobrze, teraz już tędy nie pójdę. Znaczy, mógłbym tu spaść, ale szkoda mi tlenu. Więc muszę się wrócić. Tak, nie mamy zbyt wysokich skoków, ale przynajmniej na tyle, na ile mamy, to wystarczy. Dobra, zawijamy teraz. Tak, tędy pójdziemy. No, zaraz, tędy. Trafi. Wiedziałem, że trafi, bo to przeważnie trafia. A teraz jakoś tam się muszę dostać. Ale tu jest... No, trzeba przyznać, że jest tutaj dość spory ten labirynt. No, ten strzał jego to jest zdecydowanie mocniejszy. Fazer to chyba... Nie wiem, laser to jest... To w tych takich grach, które były wcześniej, pobocznych tych strzelaninach, chyba to się sprawdza. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co. Jak na razie zbieranie nam dobrze idzie. Tak, teraz muszę tutaj... I tam znowu będzie jakaś gra, widzę. Dobra, podejdziemy. Teraz muszę właśnie odpowiednio... Dobra, pięknie go załatwiłem. Tak, i znowu mamy zręcznościówkę ze strzelaniem. Dobra, gdzie jest ten łotr? Tu jest gdzieś. Gdzieś tu był. O, jest. No, podleć bliżej. Bo teraz nie jestem w stanie cię... A tu jest fazer, tak? Do tej właśnie gry, no właśnie.
Kurczę, niełatwo go jest trafić. Trzeba przyznać. To sterowanie jest takie troszeczkę... Jak jest, on też tak leci. W takim dziwnym sposób. I trudno jest go utrafić. A jak się zatrzymam, to już całkiem go nie trafię. Ale kurczę. Jakoś poprzednio trochę szybciej mi poszło, teraz gdzieś jakoś wolniej. Dobrze, padł. Co nam to dało? Nic nam to nie dało właściwie. Odnowił się tylko ten koleś i tyle. No, ładnie mi zabrał tlenu. No i dobra, gdzie tu teraz iść? Tutaj jest kolejny zawodnik. Chyba tędy do góry pójdziemy. O, dobrze, się złożyło. Bo tu będzie kolejna gwiazdeczka. Aha, dobra, to musimy zejść na dół. Bo tutaj, o, jakiś jest na wysokości pająk. No, pójdziemy tam. Dobra, spróbujemy go zlikwidować. Może się uda go zastrzelić. Nie uda się. Trzeba go ominąć po prostu. Nie jest na tej wysokości, co powinien być. Dobra, i teraz idziemy dalej. Tak, tutaj już te drzwi też obniżymy. Okej, no gra dosyć ciekawa. Trzeba przyznać. Podskoczymy. I teraz tu. Nie wiem, ile tutaj tak naprawdę jest tych gwiazdek w całej grze. Trudno powiedzieć, bo nigdy mi się nie udało tego. Tam jest też jakaś gra, widzę. Trochę inaczej wyglądał tamten przycisk. No dobrze. Jak na razie ok. Tak, teraz tu. I zasuwamy do góry. Tlen przyda się. Opuszczamy pająka. O kurka. A, widzisz. Oho, to mocno zabiera tlenu. Także nie przeskoczymy tego, bo tam u góry muszę to wyłączyć. Czy przesunąć. Jak tam się dostać? Chyba wiem jak. No musiał przejść tędy. Ale tu ładują tymi rzeczami. Dobra, zobaczmy tutaj, co jaka będzie ta sama gra. Jak zawsze. Co ona daje, ta gra? Tlenu mi ona nie zwiększa, no to na pewno. O, rozwaliłem nawet jak taki mały był. No i nic poza tym. Się tutaj nie zmieniło, widzę. No, no, no. Dobrze, teraz tu. A, to obniżyło, dobra. To obniżyło, a tutaj masz za swoje. No i teraz już, a to nawet i tędy można było przejść, tak? Ale tu już też mamy. Oho, idziemy dalej. Teraz do góry. Tutaj mamy coś. Drugie coś. Ha. A co to jest, to nie mam pojęcia. Oho. Skończył mi się tlen. A to jest równoznaczne z końcem gry. No, ostatnie miejsce raptem. Czyli jak widać, bardzo dużo jest tutaj tych plansz. Gra ciekawa. O, myślałem, że tego gościa nie ma.
że to losowo jest w jakiś sposób generowane, ale jednak nie. Dobrze. Więc coś, no ciekawa gra jest, trzeba przyznać. Tylko tyle, że nie należy do najłatwiejszych, niestety. Ale też jakaś wielce trudna nie jest. No i trzeba pokombinować, gdzie tu iść, w którym kierunku, aby zdobyć to, co chcemy zdobyć. No tak, jak tutaj sobie otworzę, to tam zamknę. Więc jak widać, jest jeszcze cały czas kombinowanie. Ci goście się odnawiają. Oj, spadłem z dużej wysokości. Dobrze, w każdym razie wiadomo, o co chodzi. O, tutaj to nie byłem wcześniej. Tak, zbieramy te gwiazdki. Tylko pytanie, w jakim celu, to nie wiem. Tutaj jak już, to zrobię logistycznie w ten sposób, bo gwiazdka jest zebrana. W tą stronę już chyba nie szedłem wcześniej. Tak, mamy tlen. Cały czas jeszcze się daje. Tak, tu jest kolejny ten element. Chyba mi się wydaje, że w pewnym momencie te rzeczy się w jakiś sposób potem pojawiają, tak? Pojawiają się tak jakby później. Nie wiem, czy to trzeba kilka razy przechodzić, czy co, żeby przejść na drugą stronę. Spróbuję jeszcze. A nie, już drugi raz nie trzeba. Można przejść. Można przejść. Aha, to jest właśnie, żeby przejść, to musimy. To musimy tylko to zeszczelić. I wtedy możemy przejść dalej. Czyli tak to działa. Ok. Więc przynajmniej coś już dodatkowo jest wiadomego. Dobrze, więc nie będę przedłużał tej gry, gdyż wiadomo, o co w niej chodzi. Więc do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach gier na Amstrada.